husband realized the wings was double fried. My was stuck between the peas and kettle fries. I quit with the beef, then I gave up the poke. Then I snatched up a cosign from one of the goats. Come on in, you letting out all the cold air, bro. Where you been? I know that you ain't forget about your folk. Late again, he may not come when you want, but I'm always up on time. So la la, too. So I had to call mama, tell her how much I love her for cooking them home. When them bills will pile up, cereal with the water. Witamy na imponującym. Olympiastadion w Berlinie. Zapraszamy na ciekawe spotkanie europejskich pucharów. Ze stanowiska dla komentatorów witają się z Państwem Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. No Jacku, szykuje się... Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. No i atak spalił na panewce. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. W bramce Hugo Lloris. Aleksandr. Udało mu się minąć obrońców. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Ależ się popisał, jakaż pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. Popatrzmy na rezultat, 1-0. Martial, prostopadłe podanie, będzie groźnie. I broni to Ter Stegen, świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Zagrywa w okolice 9 metra. Neymar sam da skrzydle, popatrzmy. Gospodarze mogą wrzucić piłkę w szesnastkę. Neymar w polu karnym. Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. No, takim strzałem nie pokona się Llorisa. Douglas Costa. Wyczuł go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Wspaniała obrona, widać tutaj było jego doświadczenie. Będzie wrzut z autu. Przy piłce Rivaldo. A teraz przy piłce Ronaldinho. Messi. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Anthony Martial. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Martial. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. No i wracamy właściwie do początku. 1-1.
Messi z piłką przy nodze. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Dwa do jednego to nie jest duża przewaga. Wymanewrował obrońcę, będzie dobra sytuacja. Kylian Mbappé. Trzeba to dobrze rozegrać. Jest szansa na groźną akcję. Broni Lloris, ale piłka w grze. Taka sytuacja, zdecydowanie powinni wygrywać już dwoma golami. Tymczasem muszą zadowolić się wciąż jednobramkowym prowadzeniem. Matuidi. Martinez. Adama. Ma sporo możliwości. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Walker, Abdoulaye Doucouré. Szansa, może coś z tego będzie. Dobrze odczytał intencje rywala. Coś może się z tego rozwinąć. Mbappé przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Jest 3 do 1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Niestety, strata piłki. Mocne, udane wejście. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Jest przy piłce, będzie groźnie. I mamy bramkę. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. Up my eyes to the sun on my skin.